Panie dyrektorze, w tym miejscu, w którym stoimy, co jeszcze niedawno było, a co teraz jest to, co widzimy dzisiaj? Jeszcze niedawno był tutaj oddział urologii naszego szpitala. Oddział urologii został przeniesiony na inne piętro, a w tym miejscu utworzyliśmy bardzo potrzebny oddział chorób wewnętrznych. Tak naprawdę poszerzyliśmy oddział chorób wewnętrznych o tą część endokrynologii, alergologii i diabetologii. Myślę, że te łóżka, które tutaj są utworzone, 32 łóżka, będzie w pełni wykorzystane przez pacjentów właśnie tych dyscyplin. Staramy się dostosowywać naszą przestrzeń w taki sposób, żeby ona odpowiadała pacjentom, najwyższym standardom bezpieczeństwa, aby te warunki, w których leczymy pacjentów, były takie same jak w innych miastach, czy też za granicą. Same inwestycje, które realizujemy, staramy się realizować z różnych środków. Tu w tym wypadku cała inwestycja jest finansowana z naszych własnych środków. Ponad 5 milionów 700 wydatkowaliśmy na ten cel. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Czekaliśmy ogromnie na tą zmianę warunków. Oczywiście komfort dla pacjenta nie do porównania, ale dla nas też. Także wszystkim nam poprawi się jakość pracy i wszystko to będzie na pewno znacznie przyjaźniejsze. I doktor, co zatem jest najistotniejszego, to co my tutaj oglądamy z pozycji tylko odwiedzającego, ale jakie to są sale, jakie to są urządzenia, jaka to jest kadra, która będzie wraz z panią tutaj pracowała? No i ja będę się wypowiadała w imieniu swojego pododdziału, czyli endokrynologii i diabetologii. Dla mnie bardzo szalenie istotne jest to pomieszczenie też, które mamy za plecami, czyli sala intensywnego nadzoru metabolicznego. Sala, w której będę mogła hospitalizować pacjentów w stanach zagrożenia życia endokrynologicznego, jak i cukrzycowego, pacjentów ze śpiączkami cukrzycowymi. Będą tutaj bardzo dobrze mogli być monitorowani. No i świetna możliwość też i poprawa warunków dla mojego zespołu. Mam doskonały zespół specjalistów właściwie wszystkich. Wszyscy moi lekarze to specjaliści w zakresie chorób wewnętrznych. Zdecydowana większość już z nich z kolejną specjalizacją albo w dziedzinie endokrynologii i diabetologii. Mam w zespole pielęgniarkę edukacyjną, mam w zespole dietetyczkę, mam w zespole psychologa, także no, jesteśmy w pełni przygotowani do przejścia na nowe miejsce i nowe zadania. Co jest najważniejsze, kiedy człowiek mieszka w Opolu? No oczywiście praca, dom nad głową, ale też zdrowie, prawda? O to zdrowie dbamy i w tej podstawowej opiece zdrowotnej, za którą odpowiada prezydent, ale też w szpitalach wojewódzkich. Ten jest uniwersytecki, to uniwersytet dba o rozwój tego szpitala. Jak widać, dba bardzo dobrze, dba też świetnie dyrektor szpitala z całym zespołem, bo kolejna modernizacja, duża, ze środków własnych wygospodarowanych przez szpital, to się rzadko zdarza. No, a dla nas, dla mnie jako prezydenta miasta ogromna radość, bo wiem, że moi mieszkańcy Opola mają jeszcze lepszy dostęp do ważnych usług medycznych, do w sytuacji zagrożenia zdrowia, życia. Tutaj w tym szpitalu taką pomoc można otrzymać w bardzo dobrych warunkach, ze świetnym zespołem też profesorskim. Więc szpital rozwija skrzydła, czyli otwiera nowy oddział. To jest jakby taki kręgosłup tego szpitala. Mówiąc wprost o różnych oddziałach, które tu się znajdują. Choroby wewnętrzne w tym miejscu są leczone, więc tym bardziej to cieszy, bo w kluczowym punkcie dbania o zdrowie mamy w wysoką jakość i świetne warunki. Największa ilość pacjentów, jeśli chodzi o endokrynologię, to są pacjenci z chorobami tarczycy. No do nas na oddział trafiają ci pacjenci, z którymi w warunkach ambulatoryjnych, czyli w warunkach poradni endokrynologicznej, endokrynolodzy, koledzy i my również nie dajemy sobie rady i uważamy, że stan pacjenta wymaga nadzoru szpitalnego, więc to będą takie ciężko przebiegające nadczynności tarczycy, przede wszystkim nadczynności tarczycy w przebiegu narażenia na zwiększoną podaż jodu. To są takie trudne do leczenia stany przełomów nadnerczowych, stany no i śpiączek cukrzycowych. To jest druga działka, która też wymaga no, intensywnej hospitalizacji i monitorowania pacjenta. Ważne jest to, że te 16 łóżek, bo i w endokrynologii, jak i w alergologii to jest 16 łóżek, pozwala nam na realizowanie akredytacji dla tych oddziałów, a to przekłada się na miejsca akredytacyjne, czyli miejsca specjalizacyjne dla lekarzy, czyli będziemy tutaj kształcić nowych lekarzy, którzy później będą pracować w systemie, a oni już ich ilość powinna wpłynąć na zmniejszenie kolejek w ambulatorium. Uniwersytecki Szpital Kliniczny powiększył się nie tylko o oddział, ale powiększył się także o element sztuki. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby tego typu rzecz na oddziale chorób wewnętrznych się pojawiła? Ten pomysł to zdecydowanie szpital. Szpital się zwrócił do nas z taką prośbą, że chcieliby w ramach wyremontowanego oddziału umieścić kilka prac naszych studentów. I wtedy zaczęła się długa podróż, by wybrać coś odpowiedniego, co by tutaj pasowało. Bardzo się cieszymy, ponieważ zostało wybrane kilkadziesiąt prac. Prace
Głównie pochodzą z takiego projektu jak Illustragan. Mieszkańcy Opola, wielu mieszkańców naprawdę dobrze znany, bo to już 8. edycja była w tym roku, czyli studenci przez pół roku swojej pracy projektują na zadany temat, na przykład ciepło, czy dom, zabawa. I tutaj też są prace, są fotografie, są prace dyplomowe. Więc my uważamy, że sztuka to remedium na wszystko i mamy nadzieję, że dzięki niej pacjenci będą szybciej dochodzić do zdrowia.